W rolach głównych: film z serii Stellina, odcinek 24. Scenariusz: reżyseria: o Boże, jak się boję. Rzeczywiście czuję się taka samotna na tym świecie. Kończ śniadanie, Sergio. Dobrze, mamo. Powinna już dojechać. Tak, nawet jeśli dom jest dość daleko od stacji autobusowej. Dojechała jeszcze nocą. Może zatrzymała się u jakiejś znajomej i przespała noc. Zaczekała, aż będzie widno, i potem poszła do swojego domu. Powiedz mi, jak tam jest? Trochę na odludziu. Przynajmniej tak sobie przypominam, kiedy wyjeżdżaliśmy tam na lato. Czy dom Stelliny znajduje się blisko domu, w którym mieszka Mendoza? Niezbyt blisko. Znajduje się dokładnie tam, gdzie kończy się majątek Mendozy. Jest raczej daleko, gdyby iść na piechotę. Co teraz będzie robić taka samotna? Nie mam pojęcia, dlaczego wyjechała. Wszyscy ją tak kochaliśmy. Nie myśl już o tym, Sergio. Jak nie mogę myśleć, mamo? Jest coś w tej historii, czego nie rozumiem. Byliśmy już na stacji i do ostatniej chwili robiłem wszystko, żeby ją przekonać. Myślę, że nie miała wielkiej ochoty odjeżdżać. Widać było, że jest smutna. Na pewno stało się coś, o czym nie wiem. Gdyby coś się wydarzyło, wiedziałabym o tym. Nie zauważyłaś, że w ostatnich dniach miała jakieś problemy? Co też mi przychodzi do głowy? Gdyby miała jakieś problemy, nie ukrywałaby ich. Nie, synku, na pewno. Powtarzam ci, mamo, że im więcej myślę, coraz bardziej wydaje mi się dziwne zachowanie pana Mendozy. Wiesz, że specjalnie wyszedł, żeby ją pożegnać? Dał jej pieniądze. Dużo pieniędzy, widziałem. Powiedział jej, żeby wróciła. Posłuchaj, przestań o tym myśleć. Wiesz, jaka jest Stellina. Wszyscy ją lubią. Co ty opowiadasz, mamo? Tak mnie nie przekonasz. Dlaczego nie traktowała jej tak reszta państwa? Dlaczego nie traktowała jej tak miło pani Marcella, pani Maria albo pani Hidalgo? Wiesz dobrze, jaka jest pani Marcella. Bardzo dumna. Gianluca był dla niej zawsze miły. Od niedawna prawie go nie widzę. Pewnie jest bardzo zajęty. Nie, mamo. Jest tu coś, co mnie bardzo niepokoi. Pan Mendoza był bardzo smutny. Nawet za bardzo. Jestem prawie pewny, że miał łzy w oczach. Daj spokój, bo się spóźnię. Masz klucz? Zamknij dobrze drzwi i zmykaj. Bardzo bym chciał, żeby Stellina wróciła.
Gdzie jesteś, mamo? Czuję się taka samotna bez ciebie. Chodź tu, Pallino. Chodź do swojej pani. Jak się czujesz? Moje dziecko. Pallino, znów jesteś w domu. Jak to, nie poznajesz mnie? Był grzeczny? Chyba trochę schudł. Dawałeś mu jeść? Tak, na pewno. Tak bardzo chciałam go zobaczyć. Na pewno teraz będzie mniej mnie kochał, bo to ty dawałeś mu jeść i opiekowałeś się nim. Nie zapomnisz o nim nigdy, prawda? Pamiętaj, tak mi ciebie brakowało, jak dobrze, że cię widzę. Usiądź tu, opowiedz mi o dzieciakach. Mów, co się wydarzyło. Pozwól się uściskać. Wszystko po staremu. Nareszcie w domu. A Rosa? Mama umarła. Biedactwo. Wiedziałam, że źle się czuję i mówiłam jej, dbaj o siebie, ale ona nie. Dalej pracowała i pracowała, stale pracowała. Chciałam cię zawiadomić. Jesteś pierwszą osobą, o której pomyślałam, ale to się stało tak szybko. Tak niespodziewanie. Biedna Rosa. Kiedy jechałam tutaj, myślałam, że ją spotkam w domu, że wszystko będzie jak przedtem. Jakby nigdy nic się nie stało. Wyjechałam w takim pośpiechu z Buenos Aires. Chciałam zanieść jej kwiaty na cmentarz przed wyjazdem, ale nie zdążyłam. Czemu przyjechałaś bez uprzedzenia? Kiedy Lino powiedział mi, że cię zobaczył, nie mogłam uwierzyć. Dlaczego wróciłaś? To nie jest miejsce dla ciebie. W Buenos Aires miałabyś dużo możliwości. A może jesteś tu tylko przejazdem? Sama nie wiem. Może zatrzymam się tutaj na zawsze? Przyjechałam, żeby zapomnieć. Widziałaś, jaką miłą niespodziankę ci zrobił? Tak. Przygotowałam mu pieczyste i zupa już się dogotowuje. Dobrze zrobiłaś. Wiesz, że on lubi jeść tak jak my. Gdzie on się podziewa? Odświeża się. Dobrze zrobiłaś, przygotowując jedzenie wcześniej. Na pewno jest głodny, ale zmęczony. Prowadził całą noc. Tak się cieszę, że znowu jest tutaj. Wszystko idzie lepiej, kiedy on się tym zajmuje. Idę zobaczyć, jak tam moja zupa. Podam, jak tylko przyjdzie. Posłuchaj, pomyślałem, że trzeba będzie znaleźć ci kogoś do pomocy. Nie możesz sama robić wszystkiego. To prawda. Zważywszy, że Michaela wykręciła ci numer. No co byś chciał, Piero? Żeby moja siostrzenica nie wyszła za mąż? Nie sądzisz, że był już najwyższy czas? Dziękujmy Bogu i wszystkim świętym. Ale fakt pozostaje faktem, że nie dasz sobie rady. Musimy znaleźć kogoś do pomocy. Teraz, kiedy jest pan, będziesz miała więcej pracy. Musimy kogoś przyjąć. Jest dużo pracy, zgoda, nie martw się. Łatwo znaleźć kobietę. Jest tu dużo ludzi, którzy potrzebują pracy. Każdy chce zarobić trochę grosza. Masz rację. Witam wszystkich. Dobrze przeszła podróż? Znowu tu jestem. Zobaczy pan, gdy inni się dowiedzą, wszyscy będą się cieszyć. Mam nadzieję, że nie będę wam zbytnio przeszkadzał. Pan jest zawsze mile widziany. Proszę usiąść. Mogę podawać do stołu? Tak, ale tylko trochę, nie jestem głodny. Nie mogę uwierzyć. Pan nie jest głodny? Zawsze po przyjeździe połykał pan wszystko, co znalazł. Panie Gianluca, czy po obiedzie zechce pan odpocząć, czy objechać pola? Chętnie objadę pola. Pasuje ci o drugiej, Piero? Oczywiście. O drugiej wpadnę po pana. Smacznego. Teraz jest zupełnie inaczej. Przedtem przyjeżdżałem tu i czułem się szczęśliwy.
wśród moich ludzi, w moim otoczeniu. Teraz nie mam już tego entuzjazmu. Czuję pustkę w środku. Zjawiłaś się i przewróciłaś do góry nogami moje życie, Stellino. Ty, taka niewinna, z tym wystraszonym spojrzeniem, które mnie bawiło, jednocześnie tak mnie wzruszało. Co do mnie czujesz? Nie ośmieliłem się zapytać cię o to i nie będę tego wiedział. Ale może tak będzie lepiej. Gdybyś powiedziała mi, że mnie kochasz, nie miałbym odwagi cię zostawić. Do tej pory byłem w urzędzie celnym. Jak się czuje Alessandra? Bardzo źle. Pomyśl tylko, o drugiej w nocy zaczęła grać na fortepianie. Znaleźliśmy ją w ciemnościach, jak grała tę swoją obsesyjną melodię. Przed wyjazdem Gianluca pokłócił się z nią. Wyjechał wściekły. Bardzo źle zrobił. Ale z pewnego punktu widzenia usprawiedliwiam go. Czemuż to? Długo z nim wczoraj rozmawiałem. Powiedziałem mu, że nie podoba mi się jego zachowanie w stosunku do Alessandry. Nawymyślałem mu za jego obojętność do niej. Przecież ona tak bardzo go kocha, jest taka miła, taka uczuciowa. Ale to go nie wzruszyło. Jest przekonany, że uprzejmość Alessandry jest tylko na pokaz, że ma w sobie coś fałszywego. Fałszywego? Właśnie. On myśli, że wszystko, co ona robi, jest symulowane i wykalkulowane. To jakiś absurd. Według niego nie. Powiedział mi, że nieraz widział w jej oczach złośliwość. Jaki diabeł sprawia, że wymyśla takie historie? Ja nie jestem tego taki pewny, ponieważ czasami Alessandra robi takie rzeczy, że... Na Boga, Daniele. Alessandra jest biedną dziewczyną, ofiarą okrutnego losu. Może jest trochę rozpieszczona, ale to nasza wina, że zaspokajamy każde jej życzenie, bo żal nam, gdy widzimy ją w takim stanie. Potrzeba trochę wyrozumiałości. Jej małżeństwo jest nieudane. Utraciła dziecko, zanim się urodziło. W kwiecie wieku jest skazana na ten przeklęty wózek bez żadnej nadziei na wyzdrowienie. Jak może nie czuć się zgorzkniała? Biedactwo. Ale to nie znaczy, żeby myśleć, że jest symulantką i hipokrytką. Gdyby Gianluca mnie to powiedział, dałbym mu do słuchu. Ja wolałem nie dyskutować. Poza tym jest o tym przekonany. Wiesz, czasami zdaje się nam, że znamy kogoś, a potem stwierdzamy, że wcale nie znamy. Szczególnie jeśli chodzi o kobiety. Kobiety mają szczególną zdolność udawania. Ale Alessandra nie udaje. Jest naprawdę taka, jaką ją widzimy. Miła, szlachetna, niezdolna do złośliwości czy fałszu. Brakuje jej, prawda? Tak. Wydaje się to niemożliwe, żebyśmy w tak krótkim czasie tak się do niej przywiązały. Jeśli takie wrażenie mamy my, to co powie pewna osoba? A, mówisz o Sergiu, biedaczysko. Kręci się po domu jak dusza w piekle. Dobrze, że młodzi szybko zapominają. To nieprawda. Nie Sergio, znam go dobrze. Ma dla niej wiele uczucia, ale tak na poważnie. On się zakochał. Teraz jest zdruzgotany. Według mnie lepiej by zrobił, wybijając sobie ją z głowy. Więcej jej nie zobaczymy. Pino, moja korespondencja. Zaniosłam do gabinetu. Był tam też list polecony do pana Gianluca. Ale Gianluca nie ma. Wyjechał na farmę. Tak mi przykro. O tej porze już tam dojechała. Gdybym wiedziała, poprosiłabym, żeby odwiedził naszą Stellinę. To prawda. Jej dom stoi na granicy naszego majątku. Cóż za zbieg okoliczności, że oboje tam są.
Źle robisz, przejmując się tak bardzo małą sprzeczką z Gianluca. Wiesz, jaki on jest. Szybko zapomina. Tak, ale jest tak daleko, a ja nie mogę powiedzieć, że przykro mi z powodu tego, co zaszło. Napisz do niego. To nie to samo. Dlaczego nie wyślesz telegramu i nie powiesz, żeby wrócił? A jaki mam podać powód? Powiedz, że jestem zdesperowana. Nie, byłoby jeszcze gorzej, moja droga. To byłoby wymuszone. Sama wiesz, że to niedobry sposób. Zostaw go tam. Niech się uspokoi, niech się zajmie pracą, przemyśli wszystko. Ale ja muszę być teraz sama, jakbym nie miała męża. Co ty opowiadasz? Nie wiesz, jaka jestem nieszczęśliwa. Lepiej wezmę moje tabletki. Jakie tabletki? Na sen. Dobrze mi robią. Nie, nie, z tym trzeba ostrożnie. Bez żadnych głupstw. Przede wszystkim wracaj do zdrowia. Nie można przesadzać z lekarstwami. Chcę tylko zasnąć. Dobrze. Ale jeśli trochę się postarasz, zobaczysz, że będziesz mogła spać bez potrzeby zażywania środków nasennych. Zrobisz to dla mnie? Dobrze. Poza tym nie powinnaś brać tak tragicznie nieobecności Gianluca. On wróci do ciebie. Twój Gianluca zawsze wraca do ciebie. Zawsze. Jak ona się czuje? Wydaje mi się, że dużo lepiej. Idę jej potowarzyszyć. Nie, właśnie zasnęła. Biedaczka. Tyle goryczy, tyle rozczarowań musiała przeżyć. Widzę ją stale taką spiętą. Poza tym te pastylki, które bierze. A propos, co? Chciałem zabrać flakon, żeby oddać go Mirce, ale zapomniałem. Nie chcę, żeby były przy niej. Alvaro, wróciłeś? Pastylki. Jakim cudem udało ci się je wziąć? Przyszła Mirka i dała mi je. Nieprawda. Byłem na zewnątrz i wiem, że nikt nie wchodził. Okłamuje mnie. To smutne, że nie mogę jej już zobaczyć. Jest tak daleko, strasznie daleko. Dlaczego ciągle o niej myślę? Muszę zmusić się, by tego nie robić. Ale to nie skutkuje. To uczucie jest niemożliwe. Jestem tutaj, żeby zapomnieć o Stellinie. Jestem tu tylko po to. Cześć, mała, mogę wejść? Pan Piero, co słychać? Jak zawsze, nie narzekam. Właśnie przechodziłem tędy i chciałem cię pozdrowić. Wiedział pan, że jestem tutaj? Ach, wieści szybko się roznoszą. Posłuchaj, chciałbym ci złożyć kondolencje. Naprawdę, bardzo mi przykro. Dziękuję. Jakie to nieszczęście. Taka uczciwa i szlachetna kobieta. No, ale co robić? Takie jest życie. Dzisiaj jesteśmy tutaj, a jutro... Nie wiadomo, Bóg tym rządzi.
A co ty myślisz robić? Chcesz wrócić do miasta, czy zdecydowałaś się zostać tutaj? Tak naprawdę to jeszcze nie wiem. Tylko tak pytam, może mógłbym znaleźć zajęcie. Zawsze to lepiej niż pozostawać samej przez cały dzień w tej dziurze. A co miałabym robić? Powiedz mi, chciałabyś pomagać przy rodzinie? Pomagać? W jaki sposób? Widzisz, siostrzenica mojej żony, która została sierotą i mieszkała z nami, wyszła właśnie za mąż parę dni temu. Karolina potrzebuje teraz pomocy przy praniu, pracach domowych. Rozumiesz? Nie wymagamy od ciebie, żebyś się zachorowywała, tylko po prostu pomagała. No nie chodzi mi o pracę, tylko że sama nie wiem. Nie powiesz mi, że chcesz zostać sama w tym domu, ciągle rozmyślając o matce. Niech Bóg ma ją w swojej opiece. Tutaj nikt cię nie obroni, nie dotrzyma ci towarzystwa. Tam będzie ci na pewno lepiej. Tak daleko? Posłuchaj. Wiesz, gdzie jest ta ziemia? Przy drodze, która prowadzi do wsi. Pamiętasz, co? Tak. Tam jest mały barak na skrzyżowaniu drogi ze ścieżką. Wystarczy pójść na lewo i znajdziesz duże ogrodzenie, które wyznacza granicę. Tam jest wejście do majątku. Idziesz prosto i tak trafisz do domu. Tak, ale to daleko. Chyba tam byłam raz albo dwa. Trafisz? Tak. Jeśli wolisz pojechać ze mną, to wstąpię, żeby cię zabrać. Proszę się nie martwić. Jeśli się zdecyduję, przyjdę sam. W domu nie ma nas dużo. Jesteśmy tylko my dwoje i pan. Jestem jeszcze trochę zdezorientowana. Tak długo nie było mnie w domu. Chciałabym trochę posprzątać. To zróbmy tak. Skocz tam i porozmawiaj z moją żoną. Kto wie, może w ten sposób się zdecydujesz. No dobrze. Obiecuję, że niedługo przyjdę. Niech pan będzie spokojny. W takim razie do widzenia. Czekam na ciebie, dziecko. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Taki mężczyzna, jak ja, miał wszystko w życiu. A ja czuję pustkę w środku. Wszystko, co mnie otacza, też wydaje mi się marne i puste. Ty należysz do innego świata. Jesteś podobna do mnie. Proszę cię, Stellina, zostań taka, jaka jesteś. Taka miła i prostolinijna. Słuchać cię to tak jak pić świeżą wodę. Kiedy na ciebie patrzę, czuję się bardzo dobrze i jestem spokojny. Ale nie mogę uciec przed obowiązkami. Jest wiele spraw, które mnie trzymają. Wyrzuty, odpowiedzialność. Obawa, by innym nie zrobić krzywdy. Nie wiem, może zwariowałem. Nie mogę myśleć o niczym innym, tylko o niej. To straszne. Nawet w pracy nie przestaję o niej myśleć. Daj spokój. Któregoś dnia, myśląc o niej, pomylisz przewodę i porazi nas prąd. Zobaczysz Stellinę we wszystkich odcieniach. Nie martw się, to się nie zdarzy. Chcesz się czegoś napić? Czegoś zimnego. Kto by powiedział, że ta dziewczyna tak ci zalazła za skórę? Ja myślałem już o ślubie, o ceremonii, o miodowym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Przestań. Kto ma się żenić? Ty czy ja? Wydaje się, że nikt. Ale ja podzielam twój ból. Od tego są przyjaciele. Tak, dzielić wszystko, tylko nie dziewczynę. Niech to będzie jasne. Jaką dziewczynę? Przecież nawet nie byłeś zaręczony. Nabrała cię. To nie to. Ale faktem jest, że w tych sprawach nie mam szczęścia. Wiesz, co ci powiem? Jesteś zwykłym dupkiem. Wiesz, co powinieneś zrobić, kiedy ta dziewczyna powiedziała ci, że rezygnuje? Trzeba było popatrzeć jej mocno w oczy i dać jej po gębie. Po gębie? Stellinie? Chyba zwariowałeś. Wiesz, na co mam ochotę? Bić głową w mur. To naprawdę z tobą niedobrze. Tak, czuję się źle. Ale jak chcesz, żebym się czuł? Męczy mnie to.
Wiesz, co powinieneś zrobić? Oddaj się wódce, przyjacielu. Zapewniam cię, to dobra kuracja. Nie ma nic lepszego na zmartwienia miłosne, jak upicie się. Oddałeś mi dobrą myśl, dziękuję. Co innego mogę zrobić, przyjacielu? Widzę, że jesteś coraz bledszy, coraz bardziej załamany. Nie wiem, co ci powiedzieć. Nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie mogę zaznać spokoju. Naucz się zakochiwać. Nawet jeśli założymy, że Stellina jest nie do pogardzenia. O, matko, jest wręcz ekstra. Naprawdę przychodzi ochota ją schrupać. Wiesz, co jest najgorsze? Nie wiedzieć dokładnie, dlaczego wyjechała. Moja matka mówi, że to nieprawda, ale ja jestem pewien, że to on był powodem wyjazdu Stelliny. O kim mówisz? O Mendozie, o nikim innym. Dlaczego? Co chciał zrobić? Chodził do jej pokoju, dawał jej pieniądze. To nie wystarczy? Nie. Tego nie musisz mi mówić. Stary satyr, który myśli, że ma prawo do służącej. To jasne jak słońce. Przestań, nie dolewaj oliwy do ognia, bo ja i tak mam ochotę go dorwać i poprosić o wyjaśnienia. Zrób to. Jeśli może ci to pomóc, to zrób to. Przyciśnij go do muru. Odwagi. Mogę. Moja matka by na tym ucierpiała. W tym przypadku twoja matka powinna zrozumieć. Nie, ona tego nie słucha. Nie wiem dlaczego. Za każdym razem, kiedy mówię o moich podejrzeniach, ona na to, że to nie może być, że to nawet... Pan Mendoza nie mógłby skrzywdzić Stelliny. Przeciwnie, chce dla niej dobrze. Jest nawet, jak się wydaje, bardzo dyspozycyjny. Przestań się wygłupiać. To naprawdę poważne. Sam nie wiem, Massimo. Próbuję ci pomóc, a ty się upierasz jak osioł. Próbujesz mi pomóc? Tak. Muszę tylko bardziej z tobą popłakać. Jeśli chcesz mi pomóc, poddaj mi jakiś dobry pomysł. Mam jeden, wspaniały. Słucham. Wiesz, co powinieneś zrobić? Pojechać do Stelliny i przywieźć ją tutaj. Gdybym był na twoim miejscu, najpierw poszedłbym do tego starego satyra i rzuciłbym mu w twarz wszystko, co myślę. Miałaś wiadomości od Stelliny? Niestety jeszcze nie, proszę pana. Za wcześnie. Miejmy nadzieję, że szybko odpisze. Obawiam się, że musi pan poczekać. Biedaczka znajduje się w tym smutnym miejscu, taka samotna. Może nie wyzdrowiała całkowicie i może ponownie zachorowała. Dla mnie szaleństwem wydaje się ten jej nagły wyjazd. To samo jej mówiłam. Dlaczego nie poczekała 2-3 dni? Nie słuchała mnie. Bardzo chciała wyjechać. Nie udało mi się jej zatrzymać. Nie wiem, co się stało. Nie umiem tego wyjaśnić. Wiem tylko, że bardzo mi jej brakuje. Wierzę panu. Stellina jest taka kochana. Tak, wyznam ci, że na początku była mi zupełnie obojętna. Nawet przeszkadzała mi jej obecność, ponieważ przypominała mi rzeczy, o których chciałem zapomnieć. Takie jak mój brak odpowiedzialności. Chodzi o moje poprzednie winy. Ale potem, powoli, nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, podbiła mnie swoją czułością, swoją niewinnością. Wydawało mi się, że ona również odczuwa coś specjalnego do mnie. Nie uwierzysz, Tereso, ale wydawało mi się, że tak, podziwiała pana i bardzo szanowała. Nie, nie to chciałem powiedzieć. Mówiłem o uczuciu. Któregoś dnia miałem problemy z Marcellą. Źle ją potraktowałem. Nawet bardzo źle. Bardzo cierpiała biedactwo. I przyszła mi to powiedzieć. A kiedy chciałem dać jej pieniądze, by naprawić w jakiś sposób błąd, odmówiła i powiedziała mi, że jedyną rzeczą, jakiej pragnie, jest to, żebym był znów dla niej dobry. Jakby potrzebowała mojego uczucia. To głos krwi, nie sądzi pan? Może. Dlatego tak mi przykro,
I dziwne, wydaje mi się, że chciała wyjechać. Powiedz mi, nie wiesz przypadkiem, czy coś jej sprawiło przykrość? Nie. Ale coś musiało się wydarzyć. I myślę, że odpowiedzialny jest tu, w tym domu. Nie sądzę. Mnie nic nie powiedziała. Powiedz mi, nie miała jakiegoś problemu z twoim synem? Z moim synem? Tak. Za nią wodzi oczami. Przynajmniej tak zrozumiałem. Miał nadzieję, że jego uczucie będzie odwzajemnione, ale ona nie dała mu żadnej nadziei. Jesteś pewna? Tak. Uważa go tylko za bardzo dobrego przyjaciela. Nie było cienia poróżnienia między nimi, przeciwnie. Zanim Stellina zachorowała, wychodził z nią. Była taka zadowolona. Promieniała szczęściem. Jak to, wychodzili sami? A dlaczego by nie? No, ponieważ on jest mężczyzną i... To prawda. Ale wychowałam go na porządnego człowieka. Wie, że należy szanować porządne dziewczęta. Dlatego też, jeśli o to chodzi, ufam mu ślepo. Również Stellinie. To uczciwe dzieciaki. Nie są zdolne zrobić coś nieporządnego. A przede wszystkim mój syn myślał o niej jako swojej przyszłej żonie. A propos, proszę pana, chciałabym zapytać, jeśli już o tym mówimy, chciałam zapytać, jak pan widzi stosunki między nimi? No cóż, to sprawa bardzo delikatna. To prawda, że Stellina nie ma warunków, żeby zbyt wiele żądać. Ale wiesz, mimo wszystko jestem jej ojcem. Mam prawo chcieć dla mojej córki tego, co jest najlepsze. Ale mój Sergio jest dobrym chłopcem. Pracuje, studiuje. Oczywiście, nie wątpię, ale nie mówmy o tym na razie. Przecież nie wiemy nawet, czy Stellina wróci i kiedy wróci. I to mnie właśnie martwi najbardziej. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Stellina wróciła. Kto tam? Ja, Mariella. Ciao, Mariella, come stai? Co słychać? Wejdź. Przyszłam na chwilę. Przyniosłam ci to. Dla mnie? Specjalnie? Już jadłaś? Tak, siadaj. Ale zobaczysz, że to jeszcze zjesz. Co to jest? Budyń na mleku. Udał mi się, wyjątkowo jest pyszny. Wierzę ci. Nie ma tego dużo, moja droga. Tyle jest w domu. Gąb do wyżywienia. Wiesz, jak jest. Dziękuję, nie powinnaś robić sobie kłopotu. Jak ci idzie? Jakoś sobie radzę. Chociaż nieraz trochę się boję. Widziałaś? Założyłam pręt w drzwiach. Nic się nie zmieniłaś, córeczko. Nie wiem. Przedtem było inaczej. Teraz słyszę hałasy, kroki. Na każdy dźwięk podskakuję. Mówiłam ci, jesteś tu sama. Jutro przyślę ci Lino na parę godzin, żeby dotrzymał ci towarzystwa. Dziękuję. Ale nie powinnaś mieszkać sama w tym miejscu. Wokół nie ma żywej duszy. Ja sama bałam się iść w tych ciemnościach. No tak, nocą jest tu niebezpiecznie. Powinnaś się wyprowadzić albo tutaj przyprowadzić kogoś.
Wiesz, zaproponowano mi pracę w jednym domu. Naprawdę? Tak. U kogo? Na pewno go znasz, pan Piero. To u niego. Ach, to on jest zarządcą. Nie znam nazwiska, ale wyjaśnij mi, jak trafić. Wiem, gdzie to jest. To daleko stąd. To dobrzy ludzie. Tak? Znam panią. Jest bardzo lubiana. Na pewno będziecie u nich bardzo dobrze. I zarobisz sobie trochę pieniędzy, których nigdy za dużo, prawda? Tak, ale ja myślałam, żeby prać i pracować tutaj. Nie. Prać to znaczy zamęczyć się na śmierć. Najważniejsze, żebyś nie została tu sama. Gdybym ja była na twoim miejscu, pobiegłabym tam od razu. Ale widzisz, ja nie znam tych ludzi. To jest mój dom. Nie mogę go zostawić. Co ty tu masz do zostawiania, Stellino? Tylko stare mury, które się rozpadają i mnóstwo smutnych wspomnień. Nic innego. Masz rację. Ale widzisz, sama nie wiem. Rosa. Niech Bóg ma ją w swojej opiece. Nie byłaby zadowolona, gdyby widziała cię tu samą. Tak, masz rację. Myślę, że się zgodzę. O, brawa. Myślałam, że już nigdy nie przyjedziecie. Idę przygotować panu kąpiel. Daj spokój, nie wrócił ze mną. A gdzie go poniosło? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo się zmienił. Czemu tak sądzisz? Dziś oglądaliśmy pola i mówiłem mu o zbiorach. Wydawało się, że mnie słucha, ale widać było, że głowę ma zajętą czymś innym. Dziwne. Nie jest już tak zainteresowany jak przedtem. Co daje mi do myślenia. Mówiłem do niego, a on mi nie odpowiadał, jakby był roztargniony. Poza tym ta twarz poważna, smutna, nawet się nie uśmiechnął. Co mu się mogło stać? Zawsze był taki zadowolony, kiedy był tutaj. Mówił, że lubi bardziej być na wsi niż w mieście. Tak, to bardzo dziwne. Wiesz, wieczorem powiedział mi, żebym go zostawił samego i skoczył na konia. Odjechał galopem. Galopem na koniu? Myślę, że nigdy jeszcze nie widziałem chrześcijanina spinającego tak konia ostrogami. Panno święta, miejmy nadzieję, że nic mu się nie stanie. To nie on. A prawda, zapomniałbym. Zająłem się tym i być może znalazłem ci kogoś do pomocy. Tak? A kogo? Córkę Rosy Robledo. Nie wiem, czy ją pamiętasz. Pewnie, że pamiętam. Mieszkała w tym oddalonym domu. To prawda, że umarła w Buenos Aires? Teraz dziewczyna została sierotą. Wróciła i mieszka sama. Biedactwo. Pan przyjechał. No dobrze, znaczy, że się nie rozbił. Przestań. Dobry wieczór. Przygotuję panu kąpiel. Dobrze, Karolina. A ty proszę zajmij się koniem. Oczywiście, na pewno go pan zmordował. Wydawało się, że Stellini jest dobrze tutaj. Miałaby nawet rację czuć się zadowolona. Wszyscy mieli dla niej względy, bronili jej, z wyjątkiem ciebie. Ja nie mogłam jej oglądać, nawet na fotografii. Możesz mi wyjaśnić, skąd ta straszna antypatia? Była taka głupia i taka prostacka. Jestem szczęśliwa, że wyjechała. Mam nadzieję, że nie wróci. Pytałam Daniela. Powiedział mi, że wróci. Zobaczymy. Będzie musiał się ze mną liczyć. A, jest moja dziewczynka. Co ci jest, mamo? Jesteś taka poważna. To nic, moja droga. Mówiłyśmy o sprawie, w której się nie zgadzamy. O Stellini. Twoja matka jej nie znosi. To dziwne, że tak nagle wyjechała. Gdzie mieszka? Myślę, że na wsi. Tak, ale gdzie dokładnie?
Lepiej, żeby nie wiedziała, że mieszka blisko majątku. Ten fakt i moja postawa oraz Daniele mogłyby nasunąć podejrzenia. Nie wiem, gdzie dokładnie mieszka i nawet nie chcę wiedzieć. Zapewniam cię, wiem tylko, że im szybciej o niej zapomnę, tym będzie lepiej. Nie rozumiem, dlaczego twoja matka czuje taką antypatię do tej biednej dziewczyny. Masz rację, babciu. I pomyśleć, takiej szkoda. Jaka ty jesteś wrażliwa. To dziwne, mając matkę z tak silnym charakterem, ty jesteś tak miła i tak szlachetna. Widzę, że pan tu jeszcze jest. Nie mówił pan Gianluce, że musi pilnie wyjechać? Przesunąłem wyjazd o parę dni, mecenasie. Jaki jest prawdziwy powód, doktorze, dla którego nie chce pan leczyć Alessandry? Dlaczego pan stawia mi to pytanie? Jestem zdezorientowany przypadkiem, jaki się zdarzył. Wczoraj zabrałem jej buteleczkę pastylek nasennych. Położyłem dość daleko, poza jej zasięgiem. Chwilę potem wróciłem do jej pokoju i znalazłem buteleczkę na jej nocnej szafce. Ona leżała w łóżku, a wózek był daleko. Nikt nie wchodził do jej pokoju. Nikt nie mógł dać jej tej buteleczki. Jakie jest wyjaśnienie tego wszystkiego, doktorze Parili? Właśnie takie, jakie pan podejrzewa, mecenasie. Alessandra nie jest kaleką. Nigdy nią nie była. Koniec odcinka 24. Opracowanie wersji polskiej NBF Warszawa. Tekst Jolanta Turkiewicz, czytał Janusz Kozioł.